Bezpieczeństwo w internecie. So, Gumi, podpowiedziałaś nam sporo rzeczy. Czy da się sprawdzić, jak są zabezpieczone nasze konta? Tak, bardzo mnie cieszy, że w ostatnich latach wielu dostawców technologii opracowało proste, łatwe w użyciu narzędzia. Można skorzystać z funkcji Security Checkup, czyli sprawdzania zabezpieczeń. W prosty sposób dowiesz się, czym warto się zająć, by zwiększyć bezpieczeństwo i jak są chronione Twoje urządzenia. Narzędzia pokazują to w procentach, na przykład poziom ochrony, 99%, albo kolorami, czerwonym, zielonym i żółtym. Warto w ten sposób sprawdzać, które elementy wymagają poprawy. To pomocne. Myślałem, że dobrze się znam na rzeczy. I tak stosuję 80% z tego, o czym mówiłaś, ale mogę jeszcze coś zrobić, by lepiej zabezpieczyć konta. Z pewnością. Programy wielu firm, także Google, dużo robią automatycznie, w tle, by chronić użytkowników. Gdy któryś z serwisów sygnalizuje, zwróć uwagę na to czy tamto, zastosuj się do tej rady, bo to ostatni krok, który trzeba zrobić dla jeszcze lepszej ochrony. Bardzo dziękuję, Gumi. Ja też dziękuję.